в политической организации уже больше. Но вообще это заточило вину с обществом лютеранском доктрину. Herezją, nie bójmy się Herezja. Tego słowa. Oczywiście, tak jest. Ja też ostatnio nazywałam, że tam w Brukseli, w katedrze katolickiej, co heretycy robili jeszcze... Ukradli te katedry. Głośniej, tak, Basiu. No wzięli i ukradli. I nasłali jeszcze policję, żeby katolików wprowadzić. Tak. Basiu, głośniej. W związku z tym mam takie pytanie, czy widzi Pan tu jakieś paralele jakąś, że ten zluteranizowany Zachód dozwala na wpuszczanie islamu do Europy. Czy to z tego wynika? W moim filmie Luther i rewolucja protestancka jest o tym właśnie mowa. No jest, no, o wydarzeniach sprzed 2500 lat, o tym jak protestantyzm odegrał rolę pożytecznej dywersji na tyłach w interesie islamu, tak. W interesie imperium osmańskiego. To jest fakt pomijany, przemilczany, nieobecny w tym jubileuszowym, poprawnym politycznie dyskursie na temat Lutra. I myślę, że to są korzenie, że protestantyzm odegrał 500 lat temu tę rolę pożytecznego walca, buldożera, podbudowę nowego, wspaniałego świata. Dzisiaj protestantyzm już zrobił swoje i może odejść. Inne hasła są na tapecie. Już tak, nie rewolucja. Ale lenistwo protestanckie zostało. Ale takie dozwolenie. Stare miłości nie rdzewie. I wszystko jest dobre w walce z katolicyzmem, w walce z chrześcijańską Europą, Europą Christianitas. I tutaj te powinowactwa między islamem a herezją europejską, no to jest właśnie fakt historyczny. Ja tutaj po projekcji jesteśmy w Gdańsku, więc przed projekcją wspominałem, że w 1683 roku nie szkodzi. Musimy przerwać. Ja musimy przerwać na